Stop patowładzy. Stop patowładzy, szanowni państwo, tak nazywa się nowy zespół powołany przez Prawo i Sprawiedliwość, którego członkiem jest pan poseł Marcin Przydacz. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, ja w zasadzie wczoraj pytałem ministra Czarnka, dlaczego nie ma takiego zespołu, który ma Platforma Obywatelska, bo Platforma Obywatelska na czele z Giertychem ma zespół do spraw rozliczeń afery PiS-u. Brakowało takiej kontry ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem, że to jest ta kontra. Przymierzaliśmy się już do powołania tego zespołu wcześniej. No, te wszystkie informacje, które docierają do nas, do opinii publicznej, zasługują na reakcję. Reakcję natury prawnej, ale też na archiwizację, bo my nie mamy wątpliwości, że część z tych zawiadomień do prokuratury, jakie kierujemy albo będziemy kierować, prawdopodobnie bodnarowska prokuratura albo umorzy, albo nie będzie wszczynała postępowania, ale będziemy zbierać te informacje na czas, kiedy mogą się one okazać ważne i przydatne. Choć nie wykluczam, że część z tych informacji, jeśli znajdzie się uczciwy prokurator niepodlegający wpływom politycznym ze strony pana Bodnara, czy nadprokuratora, jakim dzisiaj jest Roman Giertych, podejmie takie postępowania, a tych sytuacji jest całe mnóstwo. Przecież obserwujemy od 13 grudnia co parę dni jakieś działanie, które jest bezpośrednim, bezczelnym łamaniem prawa, prawda? No, wspominając tylko kwestię przejęcia na przykład realnie sytuacji w prokuraturze krajowej z pominięciem przepisów ustawy. Wszystko dzieje się na podstawie jakichś uchwał, jakichś tylko zarządzeń, decyzji politycznych. To nie jest w żaden sposób praworządność, to jest łamanie prawa i na to łamanie prawa trzeba odpowiadać. Dlatego w naszym zespole jest dużo prawników, adwokatów. Sam jestem przecież adwokatem. Jest pan Zbyszek Bogucki, pan Zbigniew Bogucki, który ma doświadczenie prokuratorskie i adwokackie. Andrzej Śliwka, który jest radcą prawnym. Wielu właśnie prawników z doświadczeniem. Ale to są wyłącznie politycy, tak? To znaczy przedstawiciele partii, posłowie PiSu. W zespole parlamentarnym, w zespole klubu Prawa i Sprawiedliwość w naturalny sposób są tylko sami posłowie. Ale czy dysponujecie posłowie jeszcze zapleczem merytorycznym, dodatkowo eksperci opłacani de facto z funduszu partii, czy wyłącznie tutaj ten ciężar całej odpowiedzialności za to, żeby zebrać materiał dowodowy, spoczywa na was, na parlamentarzystach? No, z tym opłacaniem to pan redaktor musi mieć świadomość, że to nie jest tak, że my jako partia dysponujemy jakimiś gigantycznymi milionami, więc oczywiście będziemy się posiłkować wiedzą ekspertów, będziemy się posiłkować wiedzą też i zwykłych obywateli. To też zachęcam. Sami też jesteście ekspertami. Ale każdy z nas ma doświadczenie nie tylko polityczne. Przed chwilą mówiłem, mamy doświadczenie z pracy bezpośrednio na sali sądowej. Ja też wielokrotnie występowałem na sali sądowej jako aplikant adwokacki. Teraz jestem adwokatem. Mówię, z kilku nas, którzy mają to doświadczenie w pracy z prawem karnym, czy z postępowaniem karnym. I będziemy z tego doświadczenia korzystać, posiłkując się ekspertyzami, ale jeszcze do czego zachęcamy, będzie uruchomiona specjalna strona internetowa ze specjalnym formularzem, gdzie każdy z obywateli będzie mógł ewentualnie podzielić się konkretnymi informacjami, jeśli wie. Przedstawicieli koalicji 13 grudnia i na pewno również po to, żeby podeprzeć ten wniosek aresztowy, o tym za chwilę, bo te połowa tych zarzutów, jak pan poseł sprawozdawca był łaskaw zauważyć, dotyczy kwestii formalnych. Ale czego dotyczy, szanowni państwo? Rzekomo miałem wyłączyć się z nadzorowania nad tymi projektami, które wcześniej były realizowane w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, powołując się na artykuł 17 ustawy o urzędnikach państwowych. Ten artykuł, szanowni państwo, w żaden sposób nie stanowi podstawy obowiązku prawnego do wyłączenia się. W związku z tym nie ma takiego obowiązku. A już zupełnym kuriozum, i nie waham się użyć tego słowa, jest zarzut 10 i 11, który mówi, że działałem jako sekretarz stanu bez upoważnienia. Szanowni państwo, dlaczego prokuratura tak twierdzi? Bo zdaniem prokuratury tak zwane zarządzenie kompetencyjne nie zostało wydane nowe, tylko zostało zmienione stare. No cóż, jako teoretyk prawa sam chciałbym poznać uzasadnienie prokuratury, czym się różni moc wiążąca aktu konwencjonalnego w postaci zmiany rozporządzenia od wydania zarządzenia, przepraszam, od wydania nowego zarządzenia. Kompletny absurd.
Już pomijam fakt, że doszło do naruszenia immunitetu, pomijam fakt, że prokuratorzy z zespołu drugiego powinni podlegać wyłączeniu, ponieważ byli niejednokrotnie dymisjonowani w trakcie funkcjonowania ministra Ziobro jako prokuratora generalnego. Konkludując, szanowni państwo, i kończąc ten wątek dotyczący aresztu, tak, wniosku aresztowego. To wszystko, co powiedziałem, błędna kwalifikacja w tym zakresie z 231, 296 i oczywiście 258 podważa wniosek aresztowy. Mówiłem o tym na komisji, teraz już nie będę miał czasu powiedzieć, że wszystkie wskazania we wniosku, które dotyczą rzekomego matoczenia, które już miało rzekomo mieć miejsce, opierają się na wyrwanych z kontekstach, źle zinterpretowanych wypowiedziach. Gwoli przykładu tylko jedna rzecz. Zarzuca mi się, że rzekomo dziękuję stworzyłem... Dziękuję serdecznie. Obiecuję, że nie będę to okay. Także tylko jeden przykład, szanowni państwo, żeby zobrazować absurdalność tych zarzutów. No, jeżeli zarzuca mi się, że nie przygotowałem tak naprawdę, tylko mówiliśmy o tym materiał, który miał abstrakcyjnie mówić o prawach i obowiązkach osób w postępowaniu karnym, no to w jaki sposób to miałoby być mataczenie? Chyba że dla prokuratury korzystanie z praw obywatelskich jest czymś nagannym. No cóż, w kontekście tych zarzutów, które pojawiają się w stosunku do tortur stosowanych wobec księdza Michała i dwóch zatrzymanych urzędniczek, może rzeczywiście jest to naganne. Również absurdalny jest zarzut mataczenia w kontekście, kiedy to właśnie Tomasz M. razem z Romanem Giertychem urządzają wręcz spektakle polityczno-medialne, ujawniając przecież materiały ze śledztwa. To jest utrudnianie postępowania, szanowni państwo, nie mówiąc już o fakcie, że w mediach przecież w ramach kampanii wyborczej pojawiały się różnego rodzaju nagrania, których oczywiście prawdziwości nie mogę potwierdzić, ale o których mówi się, że również stanowią materiał postępowania. Więc w tym kontekście mówienie jeszcze o jakichś możliwościach mataczenia jest kompletnym absurdem. Kończąc, szanowni państwo, ostatnia rzecz ważna. Należy również pamiętać, że wniosek jest złożony przez osobę nieuprawnioną. Pan prokurator Barski nie składał tego wniosku. Na wniosek jest przekazany przez pana prokuratora generalnego, podpisany przez pana prokuratora Korneluka, który no, nie jest prokuratorem krajowym. W związku z tym również z tego powodu jest to działanie bezprawne i w mojej ocenie właśnie z tych wszystkich względów stanowi rodzaj represji politycznej, na którą Wysoki Sejm nie powinien wyrazić zgody. Bardzo dziękuję. Proszę. Do głosowania w tej sprawie przystąpimy w bloku głosowań. Znudzony marszałek Czarzasty. Szanowni państwo, przeszliśmy przez pilne, tak zwane pilne, czyli w sposób szybki i błyskawiczny na salę sejmową Polskiego Sejmu, bo tam występował właśnie w tej chwili na żywo Marcin Romanowski, poseł suwerennej Polski, były wiceminister sprawiedliwości, o którym rozmawialiśmy przecież w pierwszej części tego programu. I dopiero dzisiaj pan Romanowski miał możliwość, aby wystąpić w obronie swojego dobrego imienia, czyli aby odnieść się do zarzutów, jakie chce mu postawić prokuratura. Być może jutro minister Romanowski w kajdankach będzie wyprowadzony z Sejmu. Takiego scenariusza nie można wykluczyć, a chodzi o tak zwaną aferę Funduszu Sprawiedliwości. Czy tym także, panie ministrze, będziecie zajmowali się w tym zespole, czyli będziecie badać, czy nie doszło do nadużyć ze strony władzy, która wykorzystuje Fundusz Sprawiedliwości, żeby stawiać de facto polityczne zarzuty oponentom politycznym, na przykład panu Romanowskiemu? Jak najbardziej będziemy się zajmować wszelkimi nadużyciami tej patowładzy, tak jak wskazuje nazewnictwo naszego zespołu. Ono się będzie zajmować tymi patologiami, nadużyciami prawa, bodnaryzacją czy giertyzacją prawa, czyli traktowanie prawa w sensie politycznym jako narzędzia do represji nielubianych czy niechcianych przez siebie polityków. To oczywiście nie ma nic wspólnego z demokratycznym państwem prawa, ale w sytuacji, w której prokuratorzy będą
będą działali na zlecenie polityczne, nawet nie prokuratora generalnego, tylko jakiegoś zespołu pod wodzą pana Giertycha i w ten sposób na prokuratorach będzie się wymagać konkretnych działań represyjnych wobec obywateli, to jasnym jest, że będziemy się tym zajmować. Ale mówiłem jeszcze o czymś innym, do czego zachęcam. Do strony internetowej naszego zespołu, gdzie będzie można zgłaszać wszelkie informacje o nadużyciach. Czy to w powiatach, w gminach, w województwie, gdziekolwiek sięgają macki dzisiejszej władzy, jeśli tam będzie dochodzić do nadużyć prawa, to nasz zespół na pewno będzie tym to również badał. Jasnym jest, że jeżeli skala, a ta skala należy się spodziewać, będzie duża, no bo widać, jak działa dzisiejsza władza. Jeśli będzie gigantyczna, no to będziemy oczywiście zajmować się tymi najbardziej istotnymi sprawami, ale już dzisiaj zachęcam do informowania. Bo tak. My mówimy dzisiaj o tych największych aferach, pan nawiązuje też do tego, o czym mówią media. Jest na pewno szereg nieprawidłowości na szczeblu lokalnym, samorządowym, o którym nie mówimy, nie sposób też mówić o wszystkim. Tak. Czy takie sprawy, bo tak, mamy 16 województw, jest 16 członków, każdy odpowiedzialny za swój region, pan za województwo łódzkie. Moje rodzinne województwo łódzkie. Czy pan będzie też tropił te afery lokalne? Jak najbardziej. Każdy z nas, każdy z członków tego zespołu będzie odpowiadał no nie tylko za całość tych spraw, ale też w szczególności za swoje własne województwo, więc te wszystkie nieprawidłowości, łamanie prawa na poziomie lokalnym, wojewódzkim, powiatowym, nawet gminnym, jasne, że również będą przedmiotem naszego badania, a przede wszystkim gromadzenia informacji po to, aby móc zrobić z nich odpowiedni użytek wtedy, kiedy będzie to w pełni możliwe. Panie ministrze, jak mamy rozumieć tak w pełni sens i znaczenie powołania tego zespołu? Czy to ma być taki sygnał do wyborców? Tak, teraz będziemy rozliczać. Tak, na pewno, jeżeli wrócimy do władzy, to wszelkie działania o charakterze przestępczym, wszelkie patologie zostaną rozliczone, bo dzisiaj wiele osób stawia ten zarzut, że przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości ta cała maszyna nie była na tyle rozgrzana, żeby doprowadzić do, przynajmniej do postawienia aktów oskarżenia bardzo ważnym, prominentnym politykom koalicji Platformy i PSL-u. Czy ten zespół ma być jasnym sygnałem skierowanym do wyborców? To, co dzisiaj się dzieje, na pewno zostanie rozliczone i w tym wypadku już nikt nie będzie miał żadnych hamulców. Absolutnie tak. W ten sposób należy właśnie patrzeć na pracę tego zespołu. Nie może być tak, że jakiekolwiek nadużycia władzy, łamanie prawa miałyby być potraktowane pobłażliwie, nawet jeśli to miałoby znaczyć tylko postawienie zarzutów, bo nigdy nie wiemy, czy nie trafi się jakiś rozgrzany sędzia, którego gdzieś lokują z jednego czy drugiego stowarzyszenia sędziowskiego, który będzie uniewinniał tych ludzi, ale to jest oczywiście melodia przyszłości. Na tym etapie trzeba to wszystko dokumentować, trzeba to zbierać w postaci odpowiednich dokumentów i to będziemy robić. Jeśli zaś chodzi o te, czasami spotykamy zarzuty, prawda, że być może wcześniej te rozliczenia nie były na tyle intensywne, ja myślę, że w nich jest rzeczywiście dużo racji. To jest prawda. Natomiast skala dzisiejszych nadużyć i skala poczucia bezkarności tej władzy, tego rządu, no jest gigantyczna. Na tyle duża, że rozzuchwalona ta władza za chwilkę może rzeczywiście sięgać do instrumentów, które będą represjonować już nie tylko polityków opozycji, ale po prostu wszystkich ludzi, którzy nie będą podporządkowani władzy Donalda Tuska. Właśnie, bo kiedy pierwszym elementem, bo o tym rozmawialiśmy, to jest typowe dla reżimów autorytarnych, najpierw zamyka się takie okno na świat, czyli przejmuje się media, środki masowego przekazu i ta władza tak zrobiła. Najpierw weszła do Telewizji Polskiej, żeby zamknąć ludziom dostęp do rzetelnej informacji. Wydawało się, że na tym poprzestaną, że przestraszą się tej swojej działalności, ale oni się rozzuchwalili, czyli każdy kolejny miesiąc ta władza utwierdza się w przekonaniu, że władza została im dana raz na zawsze i nigdy jej nie stracą. Mam takie pytanie. Nigdy tak nie było. W historii nie ma tak w historii, żeby władza trwała wiecznie. Prędzej czy później dojdzie do zmiany i ci wszyscy ludzie, którzy dziś podejmują te decyzje albo służą tym decyzjom na poziomie urzędniczym, muszą mieć świadomość, że żadna władza nie trwa wiecznie. Za rok, dwa, trzy, pięć przyjdzie inna władza, która w naturalny sposób rozliczy to, bo to, co dzisiaj się dzieje, to jest psucie państwa, to jest psucie naszej demokracji, to jest łamanie rzeczywiste praworządności. Jeżeli ktoś szedł z hasłami konstytucja, praworządność, no to jest po prostu hipokrytą do potęgi entej, bo dzisiaj widzimy, że to prawo jest w sposób po prostu absolutnie bezczelny, łamane. Ja mam do pana takie pytanie. Czy w pana ocenie błędem było
błędem nie Zjednoczonej Prawicy, tylko Prawa i Sprawiedliwości, a może nawet samego kierownictwa, że cały resort sprawiedliwości, no i połączyliście stanowisko ministra sprawiedliwości z prokuratorem generalnym, czyli też prokuratura, że te dwa szczególnie, o szczególnym znaczeniu instytucje zostały oddane w całości suwerennej Polsce. Prawo i Sprawiedliwość nie miało nawet żadnego wiceministra sprawiedliwości. Resort Sprawiedliwości, prokuratura w rękach Zbigniewa Ziobry i jego środowiska politycznego. Dwa bardzo ważne resorty, czyli resort i prokuratura, ponieważ no, odpowiedzialne właśnie za rozliczenia. A państwo także w 2015 roku mówili o tym, że to, co się działo w poprzednich latach, będzie rozliczone, a jednocześnie żadnego przedstawiciela PiS-u, czyli tej głównej formacji, nie ma w tych instytucjach, które mają rozliczać. Czy to był błąd? Wie pan, nie jest trudno oceniać, bo ja nie byłem wówczas parlamentarzystą, jestem dopiero od tej jesieni, więc nie znam też motywacji umów koalicyjnych, bo zapewne te decyzje dotyczące oddania wymiaru sprawiedliwości, w sensie Ministerstwa Sprawiedliwości i prokuratury suwerennej Polsce czy Solidarnej Polsce wówczas były wynikiem ustaleń koalicyjnych. Takie zapewne było też oczekiwanie Zbigniewa Ziobry, który to Zbigniew Ziobro, jak wszyscy wiemy, no znany był z tego takiego wizerunku twardego szeryfa. Natomiast jasnym jest, myślę, że się możemy zgodzić, że prokuratura generalna, Ministerstwo Sprawiedliwości skoncentrowało bardziej swoją uwagę na chęci reformy wymiaru sprawiedliwości, która to reforma do końca nie przyniosła swoich oczekiwanych skutków, a mniej być może na tych rozliczeniach. To o to trzeba pytać kolegów z suwerennej Polski, jak oceniają to swoje działanie tam. No, spotykam się z takimi zarzutami od naszych wyborców, naszych takich zdefiniowanych wyborców, że te rozliczenia wówczas nie były skuteczne. Ja mogę odpowiadać tylko za to, co sam robię, a jestem w polskim Sejmie od tej jesieni i na pewno w ramach tego zespołu będziemy działać bardzo aktywnie i bardzo ambitnie po to, aby właśnie nie dać tego poczucia bezkarności, że wszystko można, bo Unia Europejska przymyka oko, bo media są w większości zdominowane poza oknami wolności, tak jak tutaj ta telewizja, bo ludzie są zajęci innymi sprawami. Nie można absolutnie przymykać oko na to, co się dzieje. Marcin Przydacz, członek zespołu Stop Patowładzy do spraw rozliczeń rządów Donalda Tuska. Oczywiście pan poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję. Za chwilę trzecia część, czyli szersza debata polityczna. Szanowni państwo, wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk postanowił urządzić sobie partyjną imprezę w obiekcie wojskowym.